Czy masz wino w tym kubku? Nie, to woda. A, woda. Kuba dzisiaj pił wino do śniadania. Dzień dobry. Kurwa, ale, musimy... ale takie... charyzma, powiem ci. Jakieś energetyczne takie powitanie musimy wymyślić. Jabadabadu! Elo! Mask. A dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest mój telefon, z którego będziemy czerpać dzisiaj informacje. A ja mam w sumie tutaj telefon, ale informacja mam tutaj. O. Jest bardzo ważne pytanie, którego trzeba się... Nie jesteśmy parą. Właśnie to. Właśnie to. Nie, w sensie ja tu jestem raz w tygodniu, nie mieszkamy razem wbrew pozorom. To, że znajdujemy się w kadrze w tym samym pomieszczeniu, nie łączy się z faktem, że mielibyśmy mieszkać razem. No także uspokoiliśmy was teraz, możecie się spokojnie oglądać bez... homofobii. Tak. Nie musicie się bać, nie musicie mówić no homo. Możecie legalnie oglądać, tak? Proszę państwa, ten ostatni odcinek, który mieliście okazję zobaczyć po długiej, długiej przerwie. Pół roku. Spodziewaliśmy się, że będzie jakby... Dupy. Tak, że będzie ratio łapek w górę do łapek w dół, takie jak na YouTube Rewind. Ale na całe szczęście większość osób jest zadowolona. Dziękujemy bardzo serdecznie. Coś ja się do tego jeszcze odniosę, bo ogólnie, że ogólnie rzecz biorąc na YouTubie zawsze było takie, wiesz, wsparcie, że o, nieważne, że nie ma Lola, ważne, że wy jesteście i tak dalej. Wszystko turbo pięknie, sam jakimiś małymi przebitkami. Wchodzisz na naszą grupę pacjentów kliniki. Jest po prostu... Począce dzieci wszędzie! Widziałem jednego typa, który napisał coś, co mi najbardziej utknęło w pamięć i pozdrawiam cię bardzo serdecznie, ale nie masz racji. Jak oni śmią żerować na klinice? Przepraszam. Kurwa, buduj markę przez 2,5 roku. Próbuj zmienić kontent, zostań oskarżony o żerowanie na czymś, co stworzyłeś. Przepraszam. Po prostu, no to tak, taka jest prawda. Żerujemy teraz. Tak, jak ja w ogóle, kurwa... Jak Stefan Żeromski. Mam kurwa na ciebie pytanie, czekaj. Żebyś się ogarnął. Dobra, co tu masz? Wanna Fanta Berry? Wanna Sprite Cranberry? Kurwa, drugi odcinek po powrocie już mamy sponsora Fantę. No nie. Strasznego. Yes! Mamy to! Ja już wypiłem z 20 puszek tego, także dla mnie smak nie jest niczym nowym. Dobra. Proszę państwa, koniec tych żartów. Przechodzimy do tematów. Tak, to jest to. Dzisiaj nie będzie Reaction Channel. Dobra, ja mam taką historię, krótką historię. Zobaczymy, co o niej pomyślisz. Może o niej słyszałeś. Jest taki ziomek, który się nazywa Jeff Bezos czy coś tam. I on jest założycielem Amazona. Czyli jest najbogatszym człowiekiem na świecie w tej chwili, z tego co się orientuję. I on po jakichś 20 latach małżeństwa ze swoją małżonką znalazł sobie jakąś nową duperkę i stwierdził, że czas na rozwód. I mieszka w takim stanie, chyba w Waszyngtonie, w którym przy rozwodzie, bez znaczenia na cokolwiek, twój majątek przy rozwodzie dzieli się pół na pół. I ta duperka, która z nim jest w tej chwili, jego żona, 20-letnia, otrzyma jakieś 170 bilionów, przepraszam, miliardów, bo to w sumie po amerykańsku, miliardów dolarów. I będzie najbogatszą kobietą na świecie. Ej, najbardziej opłacalny chyba rozwód w ogóle. Tak. Znalazłeś sobie tą dupę, dawaj kurwa, nie? Ja da tylu pieniędzy, to ja bym sam się ożenił z Bezosem. Mimo, że on jest jakimś takim... No i w każdym razie... W ogóle Bezos, Magda Gessler. No kurwa, nie, no nie wiem jak on się nazywa, jakoś tak coś na coś takiego jak Bezos, nie wiem. Bezos, tak, Bezos! Bezos, tak. Przez Z. W sensie wiem, że to jest niezamierzone ze strony tej kobiety, z którą była z nim 20 lat, ale to jest po prostu taki idealny sponsoring, po prostu plan doskonały. Sugar daddy. Dobra. Tak, mam chyba klocki Lego właśnie ze sobą. W ogóle byłem sobie ostatnio w Empiku. No i sobie tam przeglądam rzeczy, patrzę, kurwa, dział z promocjami. To patrzę, były, kurwa, zestawy 50% zniżki. Więc wyszedł tam jeden przeceniony z 5 dych na 25 zł. Zadowolony idę z tym zestawem do kasy. Daję ziomeczkowi. Myślę sobie, no dobra, coś tam sobie pomyśli, może dziwnego. Po czym gościł ziomek do mnie. Ej, jest to taki drugi? za takie pieniądze? Petarda. Ale rzecz w tym, że ja mam hipotezę, że
samiec, raz poznawszy Lego, nie jest w stanie z niego wyrosnąć. Widzę to po tobie, jak patrzysz na te klocki. No, fajne no, w sensie, dobra, no faktycznie, ja mam siostrzenicę taką bardzo młodą. Często jak kupuję prezent, kupuję jej klocki i na przykład potem trzeba je ułożyć, no. To na początku nie chcę, bo Jezu, będę się bawił klockami z dzieciakiem. A potem jak już zacznę, to jest takie, o kurde, no nie? A tu jeszcze to, a może to zbudujemy, a może to, ej. Może Minecrafta ściągnij. Nie kuś. Będę. Mam Minecrafta na Xboxie. Drugie mnie fakt, jak po prostu się patrzysz na te klocki, byś chciał sobie poskładać w tym momencie. No dawno nie widziałem takich męskich, ja zawsze kupuję dziecięce, no, kurwa, dziewczęce dla patrz, gościu ma nawet zarost. Czekaj, zaraz jeszcze zaraz zrobię na takiego Janusza. Nie ma bardziej męskiego typa, no patrz te cycuchy też w ogóle. Kwadratowe. Złapie ostrość? Nie złapie jego ostrości. Jest dotykowy? Mhm. O kurwa. Ale nie łapie. Kurwa! Halo? Chyba ma auto ostrość. Autyzm. Ale co chciałem w ogóle powiedzieć odnośnie tych klocków. Ogólnie powstają nowi Avengersi, co nie? Mhm. W sumie to już są chyba z tych, co kojarzę, w większości nakręceni. I rzecz w tym, że no na ogół, jeśli pojawiają się jakieś spoilery, przed premierą, to te spoilery są spowodowane faktem, że ktoś zrobił zdjęcie z planu czy coś takiego. I na ogół no to są takie, wiesz, spoilery z domysłami, że no nie wiesz, jaki jest kontekst danej sceny i ludzie po prostu spekulują, o co może chodzić. Problem aktualnie jest taki, no, że no okej, okay, no wyciekło parę zdjęć z planu, ale coś bardziej dosłownego wyciekło, czyli zdjęcia z setów klocków Lego, które miały być premierę razem z filmem. I one już troszkę więcej kontekstu dają. I największe, kurwa, spoilery są właśnie z niepadnych klocków Lego. Jezus. Lego, jeżeli nas widzicie, to my możemy wam naprawić wizerunek, nie? Napiszcie do nas. No ja bardzo chętnie... Zadzwońcie. Ja bardzo chętnie będę sobie składał w każdym odcinku nowy zestaw. Następny temat. Nie za bardzo się w niego wgłębiałem, więc... Ale dotyczy trochę LOLa. Także macie do czego chcieliście. Sytuacja jest taka, że podobno... Ja tylko czytam jakby to, co przeczytałem na Reddicie. Nie byłem w ogóle w kliencie LOLa od... O kurwa, nie wiem, z 2 miesiące, nawet ja nie więcej. Byłem na LOLu z pół roku już. Gratulacje. Dziękuję. Jesteś wolnym człowiekiem. Możesz wyjść. Ameryka. No więc jest taka sytuacja, że przez jakiś krótki czas była możliwość kupienia jakiejś tam paczki ze skinami za IP lub PZ-y. To był pomyłek... To była pomyłka Riotu i szybko oni usunęli ten problem. Natomiast na subreddicie LOLa podobno jest straszny ból dupy, że te osoby, które kupiły te paczki za normalne pieniądze, mówią, że nie, bo to moje pieniądze były wydane, żeby teraz ktoś to dostał za darmo, bo ja zapłaciłem za to i teraz to moje już coś, co ja mam, traci wartość przez to, że ktoś to dostał za darmo i ja jestem niezadowolony i żądam, żeby Riot cofnął tą całą sytuację. Jestem w ogóle pod wrażeniem twojego... po prostu twojej gry aktorskiej, słownej. Także, no taka sytuacja, także to pokazuje nam dokładnie, jaka cebulacka jest ta kuźwa społeczność LOLa. Wszystko jest cebulackie, no przecież, Boże. Czekaj, zawiesiłem się. My jesteśmy cebulaccy. Wrócili na YouTube, bo się hajsy skończyły. Tak, kurwa, za ostatni odcinek dostali $4. Ja ale przypierdolę na głupoty, nie? Kurde. Kupię sobie pół... Ty już wydałeś na Fantę. No właśnie. I na Lego, nawet nie starczyło. No, czyli muszę teraz zrobić kilka odcinków, żeby to się zwróciło w jakikolwiek sposób. A wiesz, ile prądu żre ta lampa? Wiesz, kurwa, to już jesteśmy na minusie. Nie opłaca się robić, już rzucamy te YouTube w pieruń. No nie? A jeszcze policz sobie tak od minuty, ile ci wychodzi czynsz tego mieszkania. Jezus Maria. No nie? Nie opłaca się. Dobra, to będzie ostatni odcinek. Jeszcze dokończymy tak z czystej przyzwoitości. Ale potem to już jest... Klinika, ostatni odcinek, part 2 z 1000. Za często mówię kurwa. Tak no. Łapię się na tym. W ogóle to jest... Ale dobrze, że mam tę świadomość. Bo chyba trzeba się naprawić. Po prostu ten jeden komentarz mnie tak użył. Był jeden tylko komentarz odnośnie tego. A w ogóle a propos... Dotknął serduszko. A propos komentarzy. Tak, przejdźmy do komentarzy spod poprzedniego odcinka i zacznijmy od najbardziej popularnych, ponieważ one są najbardziej sympatyczne w naszym kierunku. Tak, w sensie ja mnie urzekł bardzo, ale to bardzo urzekł mnie jeden komentarz, który muszę znaleźć. Dobra. Bo nie robiłem screenów. Ja zacznę od komentarza, który mnie najbardziej się spodobał. Dobra, dawaj. Ponieważ zawiera suchara w moim stylu. Śmierć kliniczna? Kurwa no! Ten kanał przeszedł śmierć kliniczną. XD.
To jest taki żart, że... No, w sensie... To wcale nie jest moje drugie konto, na którym to napisałem. Ale powiem ci, że śmiechem z tego, jak pierwszy raz to usłyszałem. Nie? Ale w ogóle, że tak powiem, dzień przed wrzuceniem filmu mówię do Kuby: ej, jak coś? Nie patrzmy na reakcję do momentu, w którym zaczniemy nagrywać filmik i będziemy mieli autentyczną reakcję na filmie. Potem godzina 16:30, czy pół godziny po wrzuceniu filmu piszę do Kuby: a kusi, żeby wejść. Kuba na to do mnie: ja już przeglądam. Nie, no nie dało się, no po prostu nie dało się, no. W ogóle ktoś tu, wszystkiego najlepszego z okazji czwartych urodzin kliniki. W ogóle nie byliśmy świadomi tego, że to... Tak, to przez przypadek to w ogóle wjechało. No, i to w ogóle, że w piątek akurat. Kiedy po prostu myśleliśmy sobie, dobra, jaki termin będzie najlepszy na to odcinki. W ogóle ciekawostka, nie wiem, czy przed tym, jak będzie ten filmik, jest to wrzucone, ale planujemy co robić te filmy tak co tydzień, w piątki o 16. Czy zaraz wyskoczy Dubiel krzycząc: it's a prank, bro? Nie. Nie miałby się tutaj gdzieś schować, chyba że spod ta kanapa jest otwierana? Nie. No to nie. Mógłby się tutaj z okna spuścić. Zaskoczyć w sensie. Nie, w sensie no... Kuba do mnie w okolicach Sylwestra: jak porobiłbym YouTube'a? Ja takie: nie. A kilka dni później: robimy to. Tak było. Jest wspaniały komentarz. Ktoś napisał: ale nudy. Po czym sam sobie odpowiedział: dobra, jednak oglądałem do końca. Jest ok. O, to jest ten komentarz. Nie. Nie ma Lola. Nie ma kliniki. Nywm. Zmieńcie nazwę. Coś. Nywm. Klinika to Lol. Nie ma Lola, nie ma kliniki. Nywm. Jeszcze zwiększenie po prostu. To po prostu można tak ładnie uciąć po prostu na takie wersy wierszowe, któryś, i ten wiersz będzie nazywał Nywm. Dobra. No to wszystko z komentarzy, proszę Państwa. Ponownie, jeżeli chcecie, żebyśmy zareagowali na Wasze komentarze, odpowiedzieli Wam na jakieś ważne pytanie, to piszcie je pod spodem. My będziemy w co odcinek przeglądać Jest bardzo duża szansa, że nie odpowiemy na Wasz komentarz. Ale zachęcamy! No to teraz przejdźmy w takim razie jeszcze do przeglądu naszej grupy na Facebooku. Póki co jeszcze pewnie naszej. No póki co. W sensie no myślimy, czy po prostu nie zrobić nowej, czy coś. Ze względu na to, że no tam to jest czyste, że tak powiem, czysta grupka lolowa. I tam ludzie będą regularnie mieć ból dupy o to, że nie robimy lola. Więc myślimy po prostu, żeby zrobić taką nową, na pewno mniejszą, troszkę mam nadzieję spokojniejszą społeczność, gdzie po prostu byśmy mieli jakieś może memuchy z naszymi mordami, czy coś. Jakiś może taki segmencik. Wcale nie podpierdalamy Overwatcha, bo no to jest po prostu przeglądanie grupy. W ogóle fakt, że robisz coś podobnego, powiedzmy, nie wiem, w ogóle fakt, że jest dwóch ludzi przed kamerą. I ludzie przed grup, lekko stosicę, mniej więcej! Ale właśnie, jak zupełnie nie kojarzyłem tego Jet Crew i spojrzałem, co to jest, ale oni chyba nie są Polakami, nie? To są oni tylko... Jeden jest ziomek z Polski, a ja... Że reagujemy na polskie rzeczy, tak? Tak. A my reagujemy na nie tylko na polskie rzeczy, rozumiem, reagujemy na to, co jest w naszej rzeczywistości, czyli czasami też polskie rzeczy. Tak, i w ogóle też, ja nie mówię w ogóle, że jest coś takiego mniej więcej. To jest dokładnie tak samo, jak to mniej więcej. Tak, bo Jezus, dwóch ludzi siedzi przed kamerą! To jest pojemnik i to jest pojemnik, to jest to samo! Proszę Państwa, cóż tu przedłużać? Mamy niedzielę, godzinę 12. Niehandlową. Kawałkiem. Tak. Ale żabka działa do 18. Tak jest. Można sobie po prostu opędzować hot doga. Tak. Także proszę Państwa, no jest niedziela, godzina 12, także my kończymy. Idziemy do kościoła. Nie wiem jeszcze, gdzie idziemy, ale no. Pewnie zamówimy pizzę jakąś. Proszę Państwa, możliwe. Hawajską. O! Dawać te komentarze! Pamiętajcie, żeby zostawić te łapki. To jest bardzo najważniejsza misja. Tak, i oglądajcie do końca, bo na końcu się wyświetla wasza ostatnia reklama. I na końcu zawsze jest najlepszy content. Musimy jakieś dobre coś fajnego zrobić. O, dawaj jakiś cover, co tam umiesz grać? Cover? No tak. Razem być nam ze sobą. Bez ciebie nie jest lżej. Tiri tiri, tiri tiri, tiri tiri, tiri.
Dobra, to czekaj, to jeszcze raz. Potrzebujesz tak akord jeszcze? Ulice podbijają, żary smutek nieba w sercu czuję. Chłód samotnej nocy, zapach czarnej kawy, filiżanki ciepło, tak przystań, gdy wokół burzy się szaleństwo zasłonięte. Okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, sceny niezliczone. Gdy sił mi brak się o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez ciebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o tę miłość. Nam nie wolno stracić jej, nam nie wolno stracić jej. Nie wolno stracić jej. Ja już nie jestem gwiazdą ze starego romansu. We łzy niczym kołda na moim nagim ciele. Smak kawy cię budzi, a minuty wciąż płyną. Myśli ciążą bardziej niż wczorajsze wino. Zasłonięte okna, cieniste podwórza, tych cichych dramatów, scen niezliczonych. Gdy sił mi brak się o słonecznych czasach, tych wspólnie z tobą spędzonych. Trudno tak razem być nam ze sobą. Bez ciebie nie jest lżej, lecz trzeba nam, trzeba dbać o ten kanał. Nam nie wolno stracić go, nam nie wolno stracić go. I trudno razem być, trudno razem grać. Nam nie wolno stracić go. Hello. Ale bukę zrobiłem na koniec. Co za kurwa.